Siemaneczko, z tej strony Araulen i witam Was w kolejnym odcinku z symulatora Farmy 2014. Tak, to już kolejny odcinek. Miałem nagrane ich kilka, ale nagrywam wszystko od nowa ze względu na duże problemy z dźwiękiem. Tak, mój program do nagrywania wideo miał nagrywać mój dźwięk na osobną ścieżkę. No i robił tak, tylko że duplikował potem dźwięki z gry, więc mnie i tak nie było słychać. Byłem przytłumiony przez dźwięki z gry. Co by tu jeszcze na wstęp powiedzieć? Ogólnie zaszły małe zmiany w moim zapisie gry, ponieważ dzień przed premierą, 27 listopada, wieczorem, wyszedł mały update do gry, który skasował calutki mój zapis gry. Tak, gra stwierdziła, że ja muszę zacząć od nowa. Jak to, że ja przed premierą będę już tyle do przodu. Mimo wgrywania kopii moich zapisów, nic to nie dało. Zaczynam od nowa. Tak, także już zaorałem pole. Nagrałem to, ale tak jak mówiłem, były problemy z dźwiękiem. Więc po raz kolejny zaczynamy nie od początku, na odcinku. I co? Zmianą jeszcze jedną jest, jeszcze jedna zmiana jest taka, że w górnym lewym rogu gra pokazuje liczbę klatek na sekundę w danym momencie. Edytowałem jeden plik, włączyłem to i myślę, że to będzie dosyć spoko, ponieważ będziecie widzieli, jak to wygląda, jak to tak naprawdę wygląda. Będziecie mieli stały wgląd do tego, ile w danej sytuacji tych klatek na sekundę mam. Z tego co widzę, one pokazują rzeczywistą liczbę klatek bez zaniżenia przez program do nagrywania. Ponieważ program do nagrywania pokazuje mi teraz 30, a one się wahają w okolicach 40. Więc myślę, że będzie całkiem spoko, bo będziecie mieli realny wynik. Okej, więc co, wsiadamy do traktora, naszego Lindnera Geotrucka. Oj, coś tu zauważyłem. Wejdź do Lindner Geotruck 114. A na modelu mamy 94. Coś tu się nie zgadza. Oj, trzeba będzie to zgłosić producentowi. Okej. Odpinamy. Jeszcze trochę, kurczę. Okej. Jedziemy kultywować nasze pole. O, teraz klatki na sekundę się zgadzają z tym, co pokazuje program do nagrywania. Nie wiem, czemu one tak skaczą, ale no, nic na to nie poradzę. Zwiększymy prędkość. Nie jedzie nic, jedzie, musimy poczekać. Okej. Idziemy. Ogólnie ja to nagrywam dzień po oficjalnej premierze, 29 listopada. Nie mam pojęcia, kiedy to wrzucę. Ale co mogę powiedzieć już po tej premierze? Ja tak jak mówiłem, miałem dostęp do gry jakieś 3 tygodnie wcześniej, przed premierą. Więc miałem już lekkie rozeznanie. Ale to co zauważyłem, ludzie bardzo chwalą tą produkcję. Wszyscy ci, co byli zawiedzeni ciągłym powtarzaniem historii zagrać symulatorem, ciągłe błędy. Ludzie, którzy kupili tą grę, byli tak naprawdę testerami. Zmienili zdanie. Tak, chwalą UEG, że zrezygnowali ze współpracy z Actalogiciem, że teraz współpracują z Playwayem, że to na dobre im to wyszło i tak dalej. Ale zarówno pojawiają się także negatywne opinie. Ale jest to mniejszość. To jest wręcz niesamowitym zjawiskiem w przypadku gier,
które dewelopuje Luigi, tak? Bo do tej pory to właśnie negatywne opinie przeważały. Zwłaszcza jeszcze przed premierą, to było tak różnie. Były i pozytywne opinie, i negatywne, a po premierze zawsze były to opinie negatywne. Teraz to się zmieniło i myślę, że gra się ma ku lepszemu, tak. Został zapowiedziany już dość duży update, spokojnie, nie update poprawiający setki błędów, które gra ma na starcie, bo ona ich nie ma, ale dodający nowe funkcje do gry. Ma dojść update pojazdów, czyli nowe pojazdy w grze, ponieważ teraz ich jest dość mało. Z tego co słyszałem, mają być to nowe linery, a także, uwaga, ale to nie jest potwierdzone, powrót Klasa i Fenda, tak, Luigi prowadzi z nimi rozmowy i najprawdopodobniej na dniach się wszystko wyjaśni. Ogólnie trzymam za nich kciuki, ponieważ uwielbiam Klasa, to moja ulubiona marka maszyn rolniczych. W sumie nie wiem dlaczego, no jakoś tak mi się spodobała. Co tam mają jeszcze dodać? Ma zostać dodany tryb multiplayer, którego gra nie ma na starcie. Ma być też dodana funkcja modowania gry. Tak, swego czasu beta miała dedykowany edytor map, Argon Engine 6 Editor. Który był piekielnie zaawansowany. Giant Editor, przy tym był jak, nie wiem, dom jednorodzinny przy wieżowcu. Edytor map do symulatora farmy 2016 wymiatał, ale póki co go został usunięty i zostanie jeszcze dopracowany i wdrożony do gry wraz z systemem modyfikacji. Tak, wreszcie gra rolnicza, którą dewelopuje Luigi, doczeka się systemu modyfikacji. Ja osobiście ogromnie się z tego cieszę, ponieważ gra teraz będzie miała szansę na poważnie konkurować z Farming Simulatorem, a według mnie zasługuje nawet na miano tej lepszej, mimo że póki co nie ma modu. To wydaje się dużo solidniejsza, ze zadbaniem o większe detale, funkcjonalność, gdzie ta funkcjonalność tak czy tak zostanie poszerzona, więc duży plus dla gry. Okej. Aha. Dzisiaj postaram się pracować więcej w kokpicie, w kabinie. Nie wiem jak mi to pójdzie. Piszcie w komentarzach, czy wolicie widok z zewnątrz, o taki, czy z kabiny, ze środka. Ponieważ się mój znajomy powiedział mi, żebym robił to w kabinie, ponieważ to wygląda dużo realniej i ciekawiej i dla oka przyjemny jest widok tego ślicznie wykonanego interioru traktora. Choć nie mówię oczywiście, że nie mogłoby być lepiej. STS dopiero pokazuje, jak można świetnie wykonać interior w swoich ciężarówkach, w swoim ETS-ie, tak? Ale tutaj widać, że jest duży postęp w stosunku do innych symulatorów rolniczych. Jest ciekawie. Okej, może teraz się przełączymy troszkę na widok z zewnątrz. Okej. Jeśli zdążymy, mamy już 10 minut materiału. Jeśli zdążymy, to może jeszcze zasiejemy coś, tak. Ale nic nie gwarantuje.
Nie wiem, czy. Nie wiem, jak z czasem. Zostało mi zaproponowane, żebym robił odcinki około 25-minutowe, że te 30 minut i trochę ponad, to jednak jest za dużo. No cóż, postaram się tak robić. Aczkolwiek nie wiem, jak będę w stanie się wyrabiać z tym. Najwyżej będę dzielił na party. Ale druga kwestia jest taka, czy jeśli jednak nie będzie dużo brakować do tego zakończenia, tam dajmy na to te 5, 6, 7 minut, to jednak będę nagrywał całość, bo nie opłaci mi się tego robić. A później wyszedłby ten odcinek 7-minutowy czy 6, to też by nie miało zbytnio sensu. Okej. Było dużo komentarzy, może nie tyle pod filmem, co u mnie na forum, także na takim innym forum, na którym opublikowałem film, odnośnie modeli maszyn, że wyglądają bardzo plastikowo, nierealnie i tak dalej. Cóż, zgadzam się z tym. Wygląda to na to, choćby ten kultywator. Jakby nie była nakładana tekstura, tylko, nie wiem, kolorowane? Tak to wygląda. No i trochę lipa z tym. Ale myślę, że to jakoś nie przeszkadza w grze, tak? To bynajmniej nie przeszkadza. Cieszę się innymi, solidnymi, ciekawie zrobionymi aspektami gry. Ile mamy procent zakultywowane? 47. Więc myślę, że wyrobimy się w jakichś 20-25 minutach. Nie będę już nic zaczynał. Tylko zmontuję to. Zaploaduję na YouTube. I nagram kolejny odcinek. Tak. Będę nagrywał seriami, tak jak już wcześniej mówiłem. Ze względu na późniejszy brak czasu. Okej. Odnośnie komputerka w traktorze. Zastanawia mnie, do czego, co pokazuje, co oznacza ta ikonka w lewym, dolnym rogu tego komputera. Wygląda na czarno, przypomina, ja wiem, jakąś kreskę. Ona się załącza po podłączeniu kultywatora. Nie wiem, może wy wiecie, co to oznacza. Ja nie mam styczności z takimi maszynami w rzeczywistości. Nie mam bladego pojęcia, co to oznacza. Resztę już rozpracowałem. Okay. W przyszłym odcinku zasiejemy. Jeśli zdążymy, to także rozsiejemy nawóz. Rozsiejemy nawóz. I później w następnym odcinku wezmę was na zwiedzanie. Tak, pokażę mapę. Tam parę rzeczy jak sklep z maszynami, sklepy z nasionami, zwierzakami, bank i tak dalej. A póki co skupiamy się na użyśnianiu. Będę mówił tak jak to piszę, nie będę się wyróżniał, bo wydaje mi się, że grawie lepiej ode mnie. Okej. Słoneczko nam się wdziera do kabiny. Ogólnie pojawiały się też dużo pojawiało się komentarzy odnośnie dźwięków, które takie sztuczne przełączanie biegu wygląda jakby jakimiś drewnami o siebie stukał i tak dalej. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? Mnie one przypadły naprawdę do gustu. Być może się nie znam. Równocześnie nie jestem żadnym audiofilem. Nie przywiązuję zbytnio uwagi do tego. Jednak to i tak duży krok do przodu, mimo tego wszystkiego, w stosunku do dźwięków z Agrar Simulatora, które były przez
cztery części ciągle takie same. Od czasów AS 2011 nie było żadnej zmiany. Ciągle te same standardy. To już było nudne. Nudne, tylko nudne i nierealne. Te dźwięki nie miały żadnego oparcia w rzeczywistości. Nie wiem jak się ma z tymi, ale wydaje mi się, że już bardziej przypominają standardowe odgłosy maszyn i pojazdów. Odnośnie samego przełączania biegu i przełączania na przód bądź tył, na wsteczny bądź do przodu, fakt, jest to trochę za głośne, trochę sztuczne też, ale nic z tym nie zrobimy. Jednak idzie się do tego przyzwyczaić i ja jakoś już nie przywiązuję do tego uwagi. Aha, pojawiało się też dużo komentarzy, że obroty są trochę nierealnie zrobione, że zbyt szybko się podnoszą i tak dalej. No jest w tym trochę racji, nie wydaje mi się, że tak ciężka maszyna od razu by skakiwała na obroty. Mógłbym nawet to zgłosić, może by to zostało poprawione. Ale nie daję gwarancji, że moje zgłoszenie coś da. No ale spróbować można, tak? Ktoś mi także zwrócił uwagę, że na prędkościomierzu obok biegu jest napis FWD, co oznacza Forward Wheel Drive, czyli napęd przedni. Nie zwróciłem na to uwagi i fakt, przecież takie traktory chyba nie mają napędu na przód. Zazwyczaj mają na tył bądź na cztery koła. Chyba, że w Lindnerach jest to inaczej rozwiązane. Szczerze wątpię, no. Jest to taka drobnostka, taki szczególik, jednak ważny szczególik. I tutaj wydaje mi się, że producent pokazał, jaka jest jego niewiedza na temat działania takich pojazdów, tak? Przyznam się, sam o tym nie wiedziałem. No ale ja, tak jak mówię, nie mam styczności z takimi maszynami rolniczymi. Zazwyczaj obok mnie, na polach obok mnie jeżdżą jakieś Ursusy, Zetory i tak dalej. A ja się zbytnio tym nie interesuję. Więc nie wiem, nie zwróciłem na to uwagi. Ale fakt, tutaj producent się nie pochwalił zbytnią wiedzą na ten temat. Okej. Napiszę to o tym, może to poprawią. Bo widać, że producent jest skory, naprawdę skory do poprawiania gry, do udoskonalania jej. Widać, że zależy im na tej produkcji, a nie tak jak Acta Logicowi, który wydał grę wersji alfa. O ile AS 11, 12 była to wersja beta, o tyle historyczne maszyny, legendarne maszyny dokładniej, i 2013 były to alfy na początku. Historyczne maszyny nadal nie są załatane. Tyle czasu po premierze, półtora roku po premierze, one nadal nie są załatane. Przestali je łatać już dawno, dawno temu. Podobnie jak Agrar 2013.
nadal został z wieloma błędami. Może już nie tak uciążliwymi, ale jednak. Tutaj plus za Playwaya, że stworzył grę, która ma na starcie niewiele tych błędów. Najwyżej są te jakieś niedopracowania, które zostaną poprawione. Co by tu jeszcze na ten temat powiedzieć? Możesz wracać do domu. No może zakończymy to. Nie będziemy już przy końcówce wracać do domu, bo w końcu i tak będę musiał to zakultywować i tak. Nie wiem, coś się odnieść. Aha. Miałem się odnieść odnośnie opuszczania kultywatora i pługów, bo tam wspominałem w jednym z odcinków o pługach, że opuszczają się strasznie nierealnie. Ale to nie użyję światła dziennego, bo to był ten odcinek, jeden z tych odcinków, w których skopał się dźwięk. Ale odnośnie tego mogę i tak się wypowiedzieć. Zaraz wam zresztą pokażę, jak wygląda sytuacja z opuszczaniem kultywatora. A później wam mogę jeszcze pokazać sytuację z opuszczaniem pługu. Okej. Zobaczcie. Wyłączę HUD, żeby było wszystko widać. Jest kultywator. Opuszczam go. I traktor go swobodnie opuszcza bez żadnego stresu, że tak powiem, bez żadnego problemu. Natomiast pługi, pługi są opuszczane jakby siłowniki traktora kompletnie traciły siłę, nie mogły tego udźwignąć, tylko łup i już pługi leżą na ziemi, są opuszczone. Jest to strasznie nierealne. Doceniam to, że traktor się wtedy dość realnie zachowuje przy tym opuszczaniu. Amortyzatory u niego działają i tak dalej. Ale jednak to opuszczanie pługów jest strasznie nierealne. No kto to widział, żeby traktor tak nagle opuszczał pługi, aby te pługi ważyły kilka ton? To jest wręcz niemożliwe. Pisałem o tym już producentowi. Nie wiem, czy zostanie to poprawione, jednak mam nadzieję, że tak. Okej, więc ostatni przejazd. I później będziemy na drugim końcu pola oporywać, użyźniać bocznie. Poprawiać tam, gdzie nie sięgnęliśmy w normalnym. Pod normalną jazdą tłuszcz. Kolega mi powiedział, że to się nazywa przycze. Tak, przycze. Możliwe, że tak. Jeśli chcecie, abym tak to nazywał, napiszcie. Nie ma sprawy. Będę wtedy bardziej profesjonalny. Okej. Więc jeszcze tutaj zrobiłem. Mnie to przycze. W ogóle jak to ująć? Zrobimy przycze? Oprzyczemy to? Nie mam żadnego pojęcia. Więc jak coś... O, włączymy has. Więc jak coś, to dajcie znać, czy mam tak mówić. Jak to się w ogóle ujmuje w mowie, tak? Jak to powinno brzmieć? Mamy już 25 minut odcinka. Więc myślę, że raz zajedziemy, raz dwa wam pokażę te pługi i się z wami pożegnam. Okej. Aha, no i pamiętajcie mi napisać, czy życzycie sobie, abym więcej pracował w kabinie traktora. Jak wam się to podoba? Ogólnie z mojej strony, jeśli będziecie chcieli, nie ma sprawy. Jedynie podczas orki nie mogę wam tego zagwarantować, że będę pracował w kabinie. Ponieważ orka mi w takim widoku najzwyczajniej w świecie nie idzie. Tutaj kultywator, siem i tak dalej, one wystają troszkę poza ciągi, więc nie muszę tak pilnować tego. A
A z ugami jest troszkę gorzej. Okej, okay, odepniemy kultywator. I pokażę wam te pługi. Aby obsiać pole, musisz kupić w sklepie nasiona. Kup nasiona w sklepie później. Okej, okay, obiecuję, pojedziemy w następnym odcinku właśnie do sklepu. To już nie będę musiał wam później tego pokazywać. A teraz wam jeszcze pokażę kwestię pługów. O, jak ładnie zakwitła różowe kwiatki. Nie mam dlatego pojęcia. Powiedziałbym, że broskwinia. A czy to nie za duże na broskwinie? Nie wiem, okej. Okay. Nieważne. Jak wygląda opuszczanie pługów? O, widzicie? Strasznie szybko te pługi się opuszczają, opadają. To jest bardzo nierealne. Traktor jednak zachowuje się dość ciekawie, muszę przyznać. Te amortyzatory u niego działają. Jest całkiem spoko. Ale to opuszczanie powinno zostać poprawione. Okej. Okay. Dzięki za oglądanie. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się już w następnym, kiedy to pojedziemy po nasiona. I być może jeszcze coś zrobimy w polu. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, doradzajcie. I tak dalej. Cześć!